Play for fun. Dziadeklepka z tej strony, serdecznie witam wszystkich widzów kanału FPS Media. Zapraszam Was do obejrzenia informacyjnego materiału, jak doszło do kradzieży mojego konta Steam i co w tej sprawie w tej chwili wiem. A więc serdecznie Was zapraszam i mam nadzieję, że teraz już moje filmy będą się pojawiały systematycznie na kanale FPS Media. Jak wiecie, do kradzieży mojego konta doszło blisko 2 tygodnie temu, był to piątek. Teraz Wam opowiem, jak do tego doszło i w jaki przemyślny sposób osoba, która tego dokonała, po prostu wyprowadziła mnie w maliny. Jak wiecie, miałem ponad 230 osób w znajomych, no i to właśnie zostało wykorzystane przeciwko mnie. Już Wam mówię, w jaki sposób. Mianowicie osoba, która po prostu ukradła mi konto, skopiowała awatar jednego z moich znajomych ze Steam, następnie dodała mnie jako osobę do znajomych. Byłem przekonany, że ta osoba, która mnie przez przypadek usunęła, ponownie dodała mnie do znajomych, no i oczywiście to zaproszenie zaakceptowałem. Parę chwil później otrzymałem krótką wiadomość: dziadek, zobacz na to, oraz w wiadomości link, no i oczywiście było jeszcze dopisane, że to powinno mnie zainteresować. Nie popatrzyłem dokładnie, jak wyglądał ten link, po prostu kliknąłem w niego, no i oczywiście doszło do tego, co chwilę później nastąpiło, a mianowicie zostałem rozłączony ze Steam. Byłem przekonany, że jest to tylko i wyłącznie chwilowy brak połączenia, ale ponowne logowanie do mojego konta było już niemożliwe. No i dopiero teraz zrozumiałem, do czego doszło. Szybko wpisałem swoje ID w Google, chciałem zobaczyć, co dzieje się z moim kontem Steam. No i oczywiście jeszcze zauważyłem, że miałem dwóch tych samych gości w znajomych, czyli osobę prawidłową, którą miałem wcześniej w znajomych, no i oczywiście tą dodatkową, która mnie dodała parę chwil temu. No i co mogę w tej chwili powiedzieć? Sytuacja wygląda w zasadzie na wyjaśnioną. Trwało to, tak jak mówię, no blisko 10 dni, jednak już Wam tłumaczę, jak to w tej chwili wygląda. Osoba, która włamała się na moje konto, jest to 14-letni chłopak. W tym momencie już mam kontakt z jego rodzicami, no i staramy się dojść do jakiegoś tam porozumienia odnośnie oczywiście już nie zwrotu tego konta, tylko oczywiście gier, które były na nim zarejestrowane. A było ich tam sporo, były praktycznie wszystkie części Call of Duty wraz z wszystkimi dodatkami DLC. Także będzie to troszeczkę trudne, jeżeli chodzi o te negocjacje, jednak już Wam tutaj zdradzę, że tą sprawą zajęły się oczywiście odpowiednie tutaj do tego przygotowane służby. Oczywiście mam na myśli panów w niebieskich tutaj mundurach. No i sytuacja wygląda następująco. Powiem Wam szczerze, ten młody człowiek, który tego dokonał, działał z głową na karku. Było dosyć trudne dotarcie do jego IP, ponieważ ten młody człowiek, logując się, po prostu używał kilkunastu serwerów ze zmiennym IP, także troszeczkę to trwało, jednak tutaj wielki ukłon, że ta sprawa w miarę szybko została wyjaśniona. No i teraz oczywiście czekam na jakieś tam decyzje. Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi od supportu. Cały czas są sprawdzane loginy, skąd i gdzie były logowania na moje konto Steam. Oczywiście powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, na co została założona blokada WAG, także w chwili obecnej po prostu czekam na dalszy rozwój sytuacji. Oczywiście mniemam, że najprawdopodobniej otrzymam zwrot wszystkich gier od rodziców tego młodego człowieka,
a jak dalej będzie, to czas pokaże. No oczywiście, jeżeli by można było zdjąć tą blokadę i bym otrzymał pozytywną odpowiedź od supportu, najprawdopodobniej bym wrócił na swoje stare konto, a to byłoby takim jakimś tam dodatkowym. Może bym przekazał go po prostu jednemu z moich widzów. No ale o tym jeszcze nie mogę tutaj nic więcej mówić z jednego prostego względu, bo póki co na starym koncie widnieje blokada WAG i ja powiem wam szczerze, jeszcze nie chcę się logować na tamto konto, póki nie dojdę do jakiegoś tam porozumienia z rodzicami tego młodego człowieka. Niewiele już do tego w zasadzie brakuje. Na pewno zapytacie, jaki był powód tego, że doszło do kradzieży mojego konta. Oczywiście ten młody człowiek po prostu tłumaczy się w bardzo dziwny sposób, że moje poprzednie jakieś tam poczynania na YouTubie bardzo mu się nie podobały, a także to, w jaki sposób gram, dlatego tego dokonał. Oczywiście moim zdaniem jest to jakaś tam nieprawda, ściema i myślę, że powód był inny. Nie mam tutaj w zasadzie jakichś tam większych, powiem wam szczerze, domyśleń, co mogło być tego powodem. Jednak powiem wam, że jedna myśl mi chodzi jakaś tam po głowie, ale tutaj nie będę tego po prostu mówił, bo to i tak w tej chwili tego nie zmieni. Póki co, tak jak wspomniałem, widzicie materiał z mojego nowego konta. Oczywiście link do nowego profilu Steam pozostawiam wam w opisie pod tym materiałem. Jeżeli ktoś z was będzie nadal chciał mnie mieć w znajomych, oczywiście serdecznie zapraszam do dodania mnie. Ja oczywiście zaakceptuję. No i mam nadzieję, że będą kontynuowane jakieś tam rozgrywki typu Open Lobby, czy coś takiego jak granie z widzami. No zobaczymy, jak ta sprawa dalej się potoczy. Tak jak wspomniałem, także zapraszam was do dodania mnie do znajomych i będziemy razem tutaj obserwowali rozwój tej sytuacji, jak to się wszystko zakończy. A teraz może na koniec jeszcze dodam, że w zasadzie w chwili obecnej do mnie należy decyzja, czy tą sprawę będę chciał po prostu puścić torem takim oficjalnym, po prostu podejść czy do sądu, czy w jakiś tam inny sposób karać tego człowieka, ale chciałbym także zasięgnąć waszej opinii. Co wy o tym myślicie? Czy ten człowiek już dostał odpowiednią nauczkę, czy jeszcze w jakiś sposób tutaj starać się, by poniósł jeszcze jakieś tam inne konsekwencje? Jak wiecie, takie konto, które ja posiadałem, było troszeczkę już warte, no i za to może troszeczkę coś więcej grozić. Także zastanawiam się nad tym i także chciałbym poczytać wasze opinie, co wy o tym wszystkim sobie tutaj myślicie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o tą całą sytuację związaną z kradzieżą konta Steam. A teraz może jeszcze na sam koniec przejdę do tego, co widzicie na tym ekranie. Oczywiście jest to Dominacja, mapka Arkaden. Można tutaj popatrzeć, jak sobie radzę na tak niskim poziomie. Gracze są tutaj dosyć dobrze ogarnięci. Kilku Polaków w teamie, no i oczywiście także kilku było, z tego co pamiętam, w teamie przeciwnym. Powoli ta rozgrywka już dobiega do końca. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy czekali na to, aż pojawię się ponownie na kanale FPS Media, są już zadowoleni. Oczywiście na pewno znajdą się też tacy, którzy liczyli na to, że moje materiały już nie będą się tutaj pojawiały. Oczywiście zmartwię was raz na jakiś czas, nie z taką częstotliwością jak do tej pory, ale będą się pojawiały. Następny, mam nadzieję, może już jutro, ewentualnie w piątek. To tyle z mojej strony. Oczywiście serdecznie was zapraszam do dodania mnie jeszcze raz do znajomych, no i śledzenia tego, co będę wrzucał na kanał FPS Media. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.